Informację dostałem od kierownika oddziału tutaj NSZZ Solidarność w Kościerzynie, gdzie dostał program sesji Rady Miasta na dzień 23 lutego tego roku i w punkcie K było, jest wniosek o uchwałę, o podjęcie uchwały o połączeniu dwóch spółek komunalnych, czyli Wodociągi Kościerskie i naszą firmę Kosmes. Nie mamy żadnych wyjaśnień czy pomysłu, jak to ma wyglądać. Nic. W ogóle nie zostaliśmy poinformowani, nie mówiąc już o władzach firmy czy radzie nadzorczej, bo ja dowiadując się o tym, co ma być, pytałem się, tutaj mamy członka z pracowników w radzie nadzorczej, też nic nie poinformowany. Nie wiadomo skąd to wyszło, po co, jakiemu celu ma to służyć. Nie dość, że dostaliśmy, nasza firma była w ciężkim kryzysie, wyszliśmy ledwo, żeśmy się dźwignęli i następny cios. Tak wygląda kampania przedwyborcza z szacunkiem dla ludzi, a tu jednak nie ma tego szacunku dla ludzi, bo się robi coś za plecami bez informowania. Rozumiem, tam gdzie nie ma organizacji związkowej może tak być, tu istnieje prawnie i my jesteśmy po to, żeby dowiedzieć się o co chodzi.